Domyślnie obrazki w WordPressie są obiektami statycznymi, a to oznacza, że wstawiamy je do wpisu i koniec. Użytkownik może je po prostu oglądać. Jednakże my możemy skorzystać z dodatkowych ustawień i sprawić, że kliknięcie na obrazek wywoła jakąś akcję. I aby skorzystać z takich opcji, to podczas wstawiania obrazka możemy zwrócić uwagę na sekcję ustawienia wyświetlania załączonego pliku, gdzie znajdziemy odnośnik do i cztery opcje, czyli brak, plik multimedialny, strona załącznika oraz własny adres. I dokładnie te same opcje znajdziemy po wstawieniu obrazka do wpisu, jeżeli klikniemy na obrazek i przejdziemy do edytuj. Tutaj znajdziemy sekcję ustawienia, wyświetlania oraz pozycję odnośnik do. Domyślna wartość to oczywiście brak. My możemy kliknąć i zmienić przykodowo na plik multimedialny. Ja na razie skorzystam z tej pierwszej opcji. Automatycznie pojawia się pole z adresem do mojego źródła na serwerze, czyli do mojego oryginalnego pliku il-3.jpeg. podkreślenie 3 a to oznacza, że po kliknięciu na obrazku system po prostu wyświetli jego źródło, czy też mój oryginalny plik, który został załadowany na serwer. No dobrze, dodatkowo mogę skorzystać z opcji Otwórz odnośnik w nowej zakładce, tak aby nie otwierać tego obrazka na stronie, na której czytam treść. Także zaznaczam tą opcję, skorzystam z Aktualizuj, Wpis i Podejrzyj zmiany. Dobrze, przechodzę do strony numer 2. Szukam obrazka, jest, następnie klikam i otwieram go w nowej zakładce w pełnym rozmiarze. I powrócę do wpisu. Następna opcja to strona załącznika, i w tej sytuacji możemy zauważyć również zmiany w odniesieniu do adresu poniżej, czyli w tej sytuacji system nie kieruje mnie do obrazka JPEG. Tylko kieruję je do obiektu, jakim jest obrazek, wraz z danymi, które towarzyszą temu obrazkowi i są zapisane w bazie danych. A to oznacza, że w tej sytuacji będę wyświetlał obrazek plus dane, które mu towarzyszą. A takie dane to chociażby pole, opis lub też ewentualnie komentarze, gdyż obrazki, podobnie jak wpisy, możemy komentować. Także w tej sytuacji obrazek jest traktowany bardziej jako wpis, któremu poświęcamy również inne dane, nie tylko sam obrazek. I to jest właśnie strona załącznika. Jeżeli chcemy, to my możemy taką stronę załącznika podejrzeć z poziomu biblioteki. Ja już właściwie to pokazywałem, ale zobaczmy jeszcze raz. Ja na razie zaktualizuję te ustawienia. Zaktualizuję wpis. OK i otworzę bibliotekę w osobnej zakładce. Dobrze, wskażę obrazek i skorzystam z linku. Zobacz stronę załącznika. Spoglądając na adres internetowy widzimy, że w tym przypadku system kieruje mnie powiedzmy do podfolderu il-podkreślenie 3. Nazwa tego powiedzmy podfolderu pochodzi od nazwy pliku, który został przesłany na serwer. Jednakże ja skorzystałem z pola tytułu, wprowadziłem niestandardowy tytuł, który jest wyświetlany w tym miejscu. Na obrazek możemy kliknąć i otwieramy tym samym źródło obrazka, a poniżej znajdę pole opis, możliwość komentowania obrazka. I przejście do samego wpisu. Ja właściwie skorzystam z tego linku. I przejdę na stronę numer 2. Wskażę obrazek i kliknę. I w ten sposób otwieram stronę załącznika z poziomu wpisu. A ja powrócę do panelu admina, wskażę obrazek, edytuj. I ostatnia opcja to własny adres. Ja zaznaczam. Następnie usunę tą część adresu i wpiszę jakiś inny. Dobrze, z bezpiecznym protokołem. Zaktualizuj, zaktualizuj wpis. I podejrzyj zmiany. Następnie klik. I przechodzę do mojej strony. No dobrze, w ten sposób pracujemy z odnośnikami. Ja skorzystam z opcji Brak i zapraszam do kolejnej lekcji.